Na koniec, chłopaki, mam bardzo ciekawą rzecz, nie? Mhm. Na przykład do ciebie, Box. Mhm. Jak wiesz, właśnie Rafoniks jest zbanowany w sensie na YouTubie, że jego pojawienie się gdzieś może skutkować wyrzuceniem całego kanału. Mhm. Jakby wiemy o tym, nie wszyscy jakby tam, gdzie jesteście, o tym wiemy. Mhm. To dlaczego na przykład, gdy Prime chciało Rafoniksa, to go nie puściliście? Gdyby go pokazali na konferencji, mógłby im polecieć cały kanał. Wpuścilibyście konia trojańskiego. Przecież to był dla was master plan. Jezu Chryste, tylko Sylwek, tylko Sylwek mógł na to Sylwek, wpaść. Ja się ciebie boję, kurwa. Sylwek jest war mode, widać, ale nie, że głowa mu pracuje. Ale nie, ogólnie, tak, tak, tak. Ogólnie jeżeli chodzi o Rafona, my mamy tam, my jesteśmy świadomi, że my nie możemy go pokazać, ale my mamy plan na Rafoniksa. Teraz już nie puszczaj go, już teraz nie wezmą. Dobra, wszystkiego dobrego. Myślisz. Na razie. No, cześć, trzymaj cześć, się. Tak. Chore to ale było. Przelał ich zło. Ale to było chore. Ale to było chore. Nie, ale kiedyś rozkminiałem coś takiego, że wiesz, puszczając Rafoniksa, bo oni tam, wiesz, na pewno by o to nie zadbali, bo tam Casio w ogóle by pewnie na to nie wpadł, ale to już jest, wiesz, mega chujnia. To już jest takie zagranie totalnie. No jakby... Nie, no Michał, przyznaj, że trochę pieczę, że kurwa, rzeczywiście mogliśmy. Jezu. Michał, ale jakby nie, szczerze, nie. To tak... To jest, wiesz, na czym to jest no. na tym samym poziomie koń trojański stary, jak w przypadku tej domeny kupionej, high-ligowej. Tak. Hype'owej jeszcze wtedy. Ty, ale wiesz co,